/redeko. www.redeko.pl. Frekwencja imponująca, mimo że koszykówka na razie jest zdecydowanie poza podium dyscyplin sportowych, które cieszą się największym zainteresowaniem w naszym kraju. Wrocławska impreza święci spore triumfy, patrząc na liczbę zgłoszonych zespołów i kibiców z basketem. W Polsce źle nie jest, ale raczej to mylne wrażenie. Doskonała atmosfera, dobre przygotowanie zawodów i nagroda finansowa dla najlepszej drużyny kategorii Open. To wszystko spowodowało, że we wrocławskim turnieju koszykówki ulicznej Street Basket 2015 ludzie chcieli wystąpić. I wystąpili, choć z małymi przerwami na przeszkodzie. W ciągłym graniu stanął bowiem deszcz. Impreza rozgrywana była w kilku kategoriach. W minibaskecie dziewcząt wygrana Street Stars. W kolejnych kategoriach wiekowych zwycięstwa kolejno Marinators i Już Mat. W najmłodszej grupie wiekowej chłopców wygrana zespołu Wrocław Shooters. Kolejne kategorie to zwycięstwa BC Okoń, Tetris i Smoli Wąsy. Kategoria Open 3x3 wygrywają natomiast Urban City. To nie koniec drużynowej rywalizacji. Przy okazji turnieju, by nieco urozmaicić przebieg zawodów, zorganizowano m.in. zespołowy konkurs rzutów za 3 punkty. Triumfatorami zmagań okazali się przedstawiciele drużyny Wro Wolves. Konkurs rzutów osobistych wygrał Krzysztof Wrotnowski, a konkurs wsadów Mateusz Kasiński. Nie zabrakło gwiazd. Młodym i nie tylko tak młodym sportowcom nagrody wręczali m.in. znani z występów w Śląsku Wrocław Radosław Chyży i Robert Skibniewski. Egzamin zdali nie tylko koszykarze uczestniczący w zawodach strzałem w dziesiątkę. Okazały się też boiska AWF-u przy Stadionie Olimpijskim. To kolejne miejsce, które dzięki street basketowi uczestnicy rywalizacji mogli poznać. Już dziś jesteśmy ciekawi, gdzie turniej zostanie rozegrany w kolejnej edycji. Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl.